Parking The Rock, Parking The Rock. Parkujemy skutery tutaj, samochody tutaj i idziemy tutaj. The Rock, The Rock, The Rock, The Rock. Taksi stoi jakby co. Woda w zapasie też jest. Palm są, ocean jest. Wszystko jest. No i mamy restaurację The Rock. Myślałem, że ona jest troszeczkę dalej od brzegu, a to bardzo blisko. No, miejscówka fajna ogólnie. Miejscówka fajna, fajna zatoczka. Upendo też jest. No powiem tak, no restauracja jest. Restauracja jest, plaża jest. Woda jest. Ludzi jakoś nie ma. Ludzi jakoś nie ma. Palmy są. Wszystko niby jest, ale jakoś tak dziwnie dla nas. Jakoś tak dziwnie. Jedziemy jeszcze dalej na razie na północ. Jest jakieś pół kilometra do kilometra dalej na północ. Bardzo fajna restauracja tutaj jest. Mega widok. No i co? No i tutaj mamy plażę. Tu już tak lepiej ta plaża trochę. Czysta, fajna plaża, piasek. Jest fajnie. Tylko tych łódek trochę dużo i tak do pływania to tak średnio. Ale całkiem fajnie. Tam przed nami restauracja The Rock. Ale my jedziemy jeszcze dalej na północ. Ale tutaj, no powiem wam, że już tak fajnie to wygląda. O, tam leżaczki takie. No, fajnie, fajnie, ładnie. No ktoś tu sobie zrobił naprawdę ładne, ładne widoczki, ładny ogródek. O, ładny ogródek. Ktoś tu sobie zrobił naprawdę ładny. Bardzo mi się tu podoba. Dorka już na huśtawce z Emmą. O, na takiej dużej. Bardzo, bardzo fajnie i ładnie tutaj jest. Chyba właśnie zaraz będę na story. O. No i tam u góry fajne, fajne domki. No bardzo ładnie tutaj, muszę wam powiedzieć. Na pewno dużo więcej spokoju niż w Dżambiani. To zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo ładnie ktoś tutaj sobie przyrządził ten hotel. Z takimi bungalowami. Tu piękny basen z widokiem na ocean. Naprawdę bardzo ładnie. Piękne widoki. Wow. Wow. Śmiesznie, co? Fajnie. Fajnie jeść sobie tak śniadanko, obiad czy kolację na takim podwyższeniu z takimi widokami. Ej, mu się walniesz. Wow. Jesteśmy na praktycznie najbardziej wysuniętym miejscu na północ, na tym naszym tutaj wschodnim wybrzeżu i widzimy zachodnią część oceanu i tutaj zachód słońca. Zaraz, 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 zaraz. Tylko tutaj lipka, bo nie ma plaż. O, i tu mamy zachód. Tu będziemy mogli stąd oglądać zachód słońca. No, ładna, ładna restauracja, ładny tutaj hotelik, ładne palmy. Duża cisza, dużo spokoju. O, tutaj takie domki, bungalowy. Ciężko tu było trafić trochę, ale no ciekawie, ciekawie, ciekawie. Ale to już tak bardziej, żeby sobie chyba samemu niż z dzieckiem jakoś na wakacje, bo tutaj na wakacje za bardzo nie ma co robić. To tam Dżambiani bardziej jest takie wakacyjne, plaża, coś tam, różne rzeczy. A tutaj tak raczej jakaś dorosła osoba. O, jaka piękna tutaj willa. Patrzcie się, jaka tutaj, jakiś basenik czy coś. No nieźle, nieźle, nieźle. No, wille fajne z takimi basenikami prywatnymi, malutkimi. No nieźle. Fajnie, fajnie. I tutaj tak na zachód słońca. O, pięknie wygląda, pięknie. Ogólnie przyjechaliśmy na plażę, ale plaża okazała się 2x2 i chyba nie popływamy za bardzo, ale zachód słońca piękny można zobaczyć. Tylko trzeba jeszcze na niego chwilkę poczekać. Ale póki co to my jedziemy dalej.
witamy gdzieś tam po środku wyspy z pysznymi ruskimi? Chyba ruskimi ciasteczkami. Czemu ruskimi? No bo to była ruska restauracja, tam ruscy byli jacyś. No ale pani nie była ruska. No, zatrzymaliśmy się przy drodze w sklepie. Kupiliśmy ananasa za 4 zł i 2 paczki chipsów za 2 zł i wracamy do domu. Dobre ciasteczko, naprawdę dobre czekoladowe ciasteczko. I jedziemy na południe. W tym momencie tam mamy zachód. O, jakie piękne, wielkie słońce. Piękne, ładne słońce. Ale jedziemy tam na południe. Tutaj chyba jakiś ten tartak mają, co? Jakieś drzewo. Tu też jakieś drzewo. Skład drzewa. No. Rowery naprawiają. O, rowery naprawia pan. No, tu taki mają, taki, dość tutaj takie zaopatrzenie. Papaje. Dobra, woda jest, wszystko jest. Radio gra. Zaplecze tam jakieś jest. Dobra, spadamy stąd. Fajnie tutaj tak. Fajnie tutaj tak. Co tam, cinasz? Passion fruta? Passion, to jest passion, wiesz? Passion. Tutaj mamy super warzywniak, naprawdę dużo bardzo owoców i warzyw. O! Nie, już nie. Ananasy. Pole, pole. Arbuzy. Patrz, jest fajny warzywniak. O, jajka, cebula. Tu jest wszystkiego bardzo dużo. We'll be right back.
Ej, patrzcie się, jaka cudowna rzeka. Normalnie mega. Ale krystalicznie czysta woda. Piękny, piękna plaża. Pusto. I tutaj ta rzeczka. Wow. Ale zarąbiście. Ale piękny, równiutki teren. Równiusieńko, normalnie jak na lotnisku. Tylko taka mała wysepka przed nami. Taka wielka przestrzeń. A ocean cofnął się bardzo daleko. To jest duży odpływ. A tutaj normalnie taka przestrzeń. Tutaj właśnie w tym miejscu tworzą się fale. Jak stoimy na brzegu, jest przypływ. To tutaj właśnie w tej części, gdzie jest dość wysoko, tworzą się takie dodatkowe fale, które właśnie rozbijają się tutaj o tą wysepkę.